Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Przez 3 dni w Uniejowie można było odwiedzać jarmark produktów lokalnych, ekologicznych i tradycyjnych. Imprezę oficjalnie otworzył marszałek województwa Grzegorz Schreiber. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Na stoiskach z żywnością można było zaopatrzyć się m.in. w wędliny, ryby, chleby, ciasta, sery czy soki. Wszystkie produkty pochodziły z gospodarstw ekologicznych. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły wspólnie ubierać choinkę i spotkać się z Mikołajem. Można było też podziwiać żywą szopkę. Wzmacnianie tożsamości regionalnej i wspieranie rozwoju gospodarczego to główne tematy tegorocznego Forum Promocji Województwa Łódzkiego, największego święta marketingu w regionie. Po raz pierwszy w historii na forum gościła delegacja z Chin z partnerskiej prowincji Sichuan. Forum Promocji Województwa Łódzkiego organizowane jest od 2007 roku. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji kultury i instytucji publicznych, które zajmują się promocją swoich lokalnych marek. Co bardzo cieszy i w regionie łódzkim też dostrzegamy nie tylko samą Łódź, ale przede wszystkim to, że mamy takie marki jak Termy Uniejów, która to gmina stała się z gminy wiejskiej, jaką pamiętamy kilkanaście lat temu, dziś jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków w regionie łódzkim. Bo drodzy Państwo, jest to gmina oczywiście turystyczna. Drodzy Państwo, jeśli na weekend chcielibyśmy pojechać i skorzystać w zimowy weekend z ciepłych wód, skorzystać z safari, skorzystać z dobrej kuchni, to nigdzie indziej jak w regionie łódzkim. Włodarzem miasta na pewno też zostaje się z pasji. Ta pasja prowadzi przez całe życie, a pasja to wychodzi stąd, z serca, więc jeżeli to serce jest, to na pewno region doczeka się fantastycznej promocji, bo jeżeli ktoś to serce na dłoni regionowi daje, to na pewno mieszkańcy będą zadowoleni. Trzymam za to serdecznie i mocne kciuki. Blisko 4 miliony złotych unijnego dofinansowania przekazało województwo łódzkie na cyfryzację zasobów geodezyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Dobiega końca realizacja projektu, który ułatwi pracę nie tylko geodetom, ale także właścicielom nieruchomości, inwestorom i przedsiębiorcom. Również mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do informacji przestrzennych. Niecodzienna mikołajkowa wizyta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Wicemarszałek Piotr Adamczyk rozdawał prezenty mamom i dzieciom z oddziałów pediatrycznego i neonatologicznego.